To słowo wprowadza nas w tę drugą część Adwentu, w tę bardzo mocną część Adwentu, w której wchodzimy głęboko w tajemnicę wcielenia Pana Jezusa. Te 9 dni nowenny, które rozpoczęliśmy wczoraj, a zwłaszcza od dzisiaj, od 17 grudnia, rozpoczął się ten drugi okres Adwentu, bezpośredniego przygotowania na święta Bożego Narodzenia. Ten drugi etap rozpoczyna nam się tym słowem, rodowodem Pana Jezusa. W pierwszym takim odruchu, kiedy czytamy to słowo, ono nam się wydaje, albo ono nam się nawet nie wydaje. Bo w pierwszym takim odruchu jest słowem, właściwie co nam może rodowód powiedzieć, nie? Ten pochodzi od tego, tamten się z tego wziął, a tamten z tego, nie? Co nam może powiedzieć rodowód Pana Jezusa? Ja pamiętam, że kiedy w kościele był czytany ten rodowód, jako dziecko zawsze przestępowałem z nogi na nogę, nie? Żeby ten czas jakoś szybciej minął. Nawet te imiona dzisiaj nie są nasze, nie? Bardzo dziwnie się ich słucha. Ale niewątpliwie słowo, które dostajemy dzisiaj, jest słowem niezwykle pięknym i bogatym. Pierwszą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że to widać przepięknie w przekładzie Hieronima, w łacińskim przekładzie Biblii, w Wulgacie. Hieronim przetłumaczył, zaczynając ten fragment Ewangelii w taki sposób, nie? Początek księgi, czy księga genealogii Pana Jezusa. Tam jest ważne to słowo jedno, księga. Czego nie ma w naszym przekładzie polskim. Dlaczego to jest tak ważne? Bo za księgą stoi autor. Ktoś musiał tę księgę napisać. Ta księga, którą przed chwilą usłyszeliśmy, jest słowem Pana Boga. Za każdym z tych słów stoi Pan Bóg. To znaczy każde imię, które jest tutaj zapisane, to jest Słowo Boga. A jeśli wchodzimy w liturgii z tym Słowem, to każde Słowo jest dla nas po to, żeby nas dotykało, żeby nas przemieniało, żeby nas transformowało, żeby nas nawracało. W jaki sposób może was nawrócić grzech Dawida? Wystarczy sobie wziąć tę księgę i tak na poważnie poczytać. Tam są konkretne imiona i bardzo wiele z tych imion znajdziemy w historiach biblijnych. I można się naprawdę zdumieć tym, że Pan Jezus wszedł w sam środek takiego, a nie innego drzewa genealogicznego, nie? W sam środek grzechu. Wystarczy popatrzeć chociażby na historię Dawida, który pojawia się w tej Ewangelii, w tej genealogii. Pamiętacie historię Dawida, nie? Człowiek wielki, człowiek wybrany przez Pana, człowiek namaszczony, człowiek umiłowany przez Pana. I ten sam człowiek okazuje się, że jest kobieciarzem. Że jest człowiekiem o charakterze bardzo słabiutkim. Że jest człowiekiem, który zdradza swojego przyjaciela, nie? Bo się przespał z jego żoną. Ostatecznie nawet przyczynia się do jego śmierci, ma krew Uriasza na swoich rękach. Dawid morderca, Dawid kobieciarz, Dawid człowiek słaby, Dawid grzesznik. Namaszczony, posłaniec. Wybrany. Naprawdę Pan Jezus nie mógł sobie wybrać innej genealogii, nie? Bardziej prostej, niepokrzywionej.
Skądinąd Batrzeba też pojawia się w genealogii Pana Jezusa, ta, która się z Dawidem przespała, nie? Żona Uriasza. To jest niesamowite pomyśleć, że jakąś tam prababką Pana Jezusa była kobieta lekkich obyczajów. Nie? Niektórzy to złośliwie mówią, że Batrzeba wychodziła na ten taras, jak mąż pojechał. Nie. Wychodziła nago i tak paradowała, żeby ją król tylko zobaczył. Nie? No i ją zobaczył. Nie? I go tak wzięło, że skończyło się, jak skończyło się. Potężna historia grzechu, która zahaczyła o śmierć. Nie? I w tym samym Dawidzie jest jeszcze jedna rzecz piękna, nie? Bo ten sam Dawid po grzechu potem napisał przepiękną księgę, napisał psalmy. My się modlimy codziennie, nie? Liturgią godzin, liturgią Kościoła, w brewiarzu, w juczni, w nieszporach. To są słowa Dawida. My się modlimy słowami grzesznika, który zgrzeszył w taki sposób. Nie wiem, czy macie tę świadomość, kiedy bierzecie brewiarz do ręki. Że modlicie się słowami mordercy. Modlicie się słowami zbrodniarza. Nie. Kobiety, które pojawiają się w tej genealogii. Już sam fakt, że kobiety pojawiają się w genealogii, jest niezwykle gorszący dla Żyda, nie? Bo kobiety nie miały prawa się w genealogii pojawić. A Mateusz mówi nam o kobietach w genealogii Pana Jezusa. Tamar, Rahab, Rut, Batrzeba. Jak prześledzicie sobie historię tych kobiet, to dopiero zobaczycie, nie? Pamiętacie, że Racha była prostytutką. Mieszkała w murach miasta, nie? Przetrzymała, czy schroniła, dała schronienie przeciwnikom, jednocześnie sprzedała swoje miasto, które ją utrzymywało w jakiś sposób, nie? W taki jakiś sposób, ale miała utrzymanie w tym mieście, nie? Prababką Pana Jezusa była taka kobieta, nie? Była prostytutka. Tylko że w niej też objawia się jednocześnie to, że ona, wpuszczając Izraelitów do swojego domu, wiedziała, że Bóg Izraelitów jest większy. Nie? Owszem, zdradziła swój naród, ale miała jakąś wewnętrzną taką wiedzę o tym, miała wiarę w to, że Bóg Izraelitów jest Bogiem większym. Tamar, która przespała się ze swoim teściem. Nie? Rut Moabitka, która przespała się z Boozem. Nie? Wszystko jest w podstępie, wszystko jest jakoś ukartowane, uknute, nie? Kontrowersyjne, oburza. Ale kiedy się przyjrzymy tak szczerze tym wszystkim historiom, to nie jest tak, że to są historie tylko, nie, grzeszników, którzy są kompletnie źli, zepsuci i w ogóle do niczego. Nie? To słowo pokazuje, że ci grzesznicy mają w sobie też pewne bogactwo. Nie? Dawid był grzesznikiem, ale jak wierzył, tak wierzył. Nie? Był piękny, był wybrany przez Pana Boga, a potem te wszystkie psalmy, wyraz jego wiary. Nie można tak świata poukładać, nie? Także czarno-białe, czarno-białe, nie? Pan Bóg pokazuje, że w każdym człowieku jest pełnia bogactwa. Nie? Każdy człowiek jest niezwykle bogaty. Nie? Za każdym tym imieniem stoi niezwykła historia, stoi niezwykłe bogactwo. I każde z tych imion, które jest zapisane w genealogii Pana Jezusa, jest słowem wypowiedzianym dzisiaj do mnie. Ta historia ma dotknąć, ma przemienić Twoje życie. Historia Dawida, historia Batrzeby, historia Tamar, historia Rut. Powiecie, no dobrze, ja prostytutką nie jestem. Ja nikogo nie zabiłem. Tu chodzi o coś zupełnie głębszego. Co nam mówi to konkretne słowo? Że Bóg jest Bogiem miłosiernym.
To znaczy za każdym z tym słowem, za każdym z tych słów kryje się oblicze Boga. To znaczy nie czytajmy tego słowa w taki sposób, że czytamy tylko imiona, historię, nie? I możemy się pogrążać, nie? I może troszkę się da wyciągnąć z tych historii czegoś dobrego, nie? Tak po ludzku rzecz biorąc, już do końca nie byli tacy źli, nie? To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w każdym z tych imion zobaczyć Boga. Co Pan Bóg zrobił w ich historii. Jak czytasz historię Dawida, to widzisz miłosierdzie Boga, które jest niezmierzone. To Pan Bóg ci się objawia jako ten, który chce przyjść i zrobić z tobą taką samą historię, jak zrobił z Dawidem. Pan Bóg chce się przyznać do twojej historii. Pan Bóg chce być twoim potomkiem. Pan Bóg chce być twoim krewniakiem. Tak bardzo mocno, że na mszy świętej mówi: bierzcie, jedzcie, to jest ciało, to jest krew moja. Moja krew będzie w was płynęła. Już bardziej być nie może, nie? Blisko. Słowo Boga, które ma nas w taki sposób dotykać i przemieniać. To jest naprawdę piękne słowo, słuchajcie, bo to jest słowo niezwykle konkretne. Pan Bóg wchodzi w każdą ludzką historię życia. Zobaczcie, ostatnim słowem, jakie jest zapisane w tej genealogii, ostatnim słowem Pana Boga jest imię Jezus. Więc jak kiedykolwiek wam przyjdzie do głowy pomyśleć w jakiejkolwiek sytuacji, że świat się zawala, że świat się kończy, pamiętajcie, to nie jest ostatnie słowo Pana Boga. Jak nie możecie wyjść z grzechu, jak w waszej rodzinie się wszystko nie poukładało, nie? Wszystko się rozwaliło, to nie jest ostatnie słowo Boga. Ostatnim słowem Boga jest Jezus, który wchodząc w tę historię ją zbawia. Który wchodząc w tę historię ją adoptuje i ją zbawia. Przyznaje się do niej i ją zbawia. To jest to, co Pan Jezus robi z każdym i z każdą z nas. Nie, warto to zobaczyć, że imię każdego z nas jest zapisane w genealogii Pana Jezusa. Że każdy z was, nie, jest konkretnie tam zapisany i ostatnim słowem, jakie Pan Bóg wypowie nad waszym życiem, jakie jest zakończenie księgi, którą pisze Pan Jezus, którą pisze Pan Bóg, jest Jezus. Ostatnie słowo Boga w twoim życiu to jest słowo Jezus, które wyzwala, które uwalnia, które przemienia, które wkracza. Dlatego życzę wam, żeby ten ostatni moment Adwentu był tak przeżyty. Byście pozwalali Panu Bogu penetrować głęboko waszą historię, taka jaka jest. Byście nie okradali Pana Boga z tej możliwości. Tak by wasza historia, dzisiaj może pokaleczona na końcu, objawiła się jako historia święta.